Witajcie. Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj wykopki. Wykopki bez ściemy. Zobaczcie, jak zarosło mi to wszystko. To są te ziemniaki posadzone w tych workach. Ci, którzy obserwowali kanał, to wiedzą, jak sadziłem. I byliśmy ciekawi, ja byłem ciekawy, czy w tych workach te ziemniaki posadzone urosną. Urosną, jakie będą. Widzicie, jakie tu są chwasty? Nie plewiłem tego dzisiaj ani wczoraj. Przyjechaliśmy z takiego wypadu do rodziny parę dni i zobaczcie, to nie jest parę dni, bo przedtem też ich nie wypleliłem. Ziemniaki niestety zaatakowała zaraza ziemniaczana wcześniej niż pomidory. No i dzisiaj wysypiemy ten worek i zobaczymy, co tam w środku jest. Przechyliłem ten worek i zobaczymy, co tam jest w środku. Jakiś ziemniak normalnej wielkości, jakieś maleństwa, kartofelki. Tu trochę mokry. To może to tak odłożę. Ja się zaraz tą ziemią to zasypię. No zobaczcie, coś tam na pół obiadu. Dla naszej rodziny to na tydzień, bo mało jedzą. No, taka drobnica. Zaraz wam, ja muszę to wysypać dwoma rękami. No i wykopałem. I mogę podsumować wykopki z ziemniaków wsadzonych do worków. Te worki się do niczego nie nadają, zobaczcie już. Po prostu one na tym dworzu, na tym podwórku się całkowicie zniszczyły, więc nie jest to dobry pomysł w takich workach. Chyba że się ma jakieś worki wytrzymałe albo tylko jednorazowe. Ale też jakieś sztuczne te worki, więc myślę, że nie całkiem dobry pomysł. I teraz zobaczcie. Jest początek sierpnia. Tych ziemniaczków, wszystkich i tych maleńkich, naliczyłem 28-29 sztuk. A były posadzone 3. Jak pomyślicie, że posadziłem 3 takie ziemniaki, a tyle tego jest? Pewnie gdyby nie zaraza i gdybym wiedział, jak to dobrze zrobić, żeby one urosły, ale to tylko taki eksperyment, to też wszystkie małe ziemniaczki, które zostały zawiązane, zobaczcie, to one byłyby dużymi. Przynajmniej tak myślę. To byłoby 30 ziemniaków, czyli 10 ziemniaków z krzaku. Z krzaka. Nie wiem, jak u was, jak ziemniaki rosną u was w polu, albo ewentualnie w takich workach. Ja wam pokazuję, jak jest, bez żadnej ściemy. Tak jak już ktoś to napisał, że lubi szczerość, ja tę szczerość wam chcę pokazać. Ja myślę, że z tego worka na jeden mały obiadek dla niejedzących dużo ludzi pewnie by było 30 ziemniaczków, ale w tym są takie perełki jak groszek, więc naprawdę dużo się człowiek nie naje. Tych worków było, zaraz zobaczymy, 16-18 sztuk. Dla eksperymentu, ja nie będę teraz tego wyciągał, zostawię jeszcze i będę co parę dni jeden worek wysypywał. Chyba że zostawię dla eksperymentu jeszcze kilka worków, tak długo aż do września. Dobra, myślę, że filmik krótki, bo krótki, ale też nie chodzi o to, żeby przedłużać. Wykopki, czyli kartofle, ziemniaki, w zależności po jakiemu można to powiedzieć, godać. Takie jest podsumowanie sadzenia i zbiorów ziemniaków z worków. Dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnych filmików innych. Pozdrawiam.